Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. Moi drodzy, powiem wam tak. Patrzcie i zazdrośćcie. Byłem na grzybach! Znowu. Tak w sumie to już troszkę zalatuję obsesyjną obsesją. No ale proszę, ja was kanie nazbierałem pod grzybki i spotkałem jakiegoś dziwnego pana w krzakach z nożem. Także umówmy się, było warto. A w dzisiejszym odcinku kuchenne rewolucje. Mamy strixboxy. Co to znaczy? To są polędwiczki z kurczaka i frytki. Coś jeszcze? Kebaby też z kurczakiem. O Boże, nic, co bym chciała zjeść. Robisz jakieś placki ziemniaczane? Nie, ale widziałem, jak się robi. Robisz, jak się robi. No, mamy problem. Spaliło się mięso do kebaba. Jakiś błąd został popełniony, ale zaraz zreanimujemy to. Ale jest surowe. Proszę mi powiedzieć, czy państwo sobie robią teraz taki performance ze mną, że udajemy, że mam restaurację? Także, moi drodzy, przygotujcie sobie jakieś picie, popcorn i zabieramy się za oglądanie. Piła to 70-tysięczne miasto na północy Wielkopolski. Przepływa przez nie rzeka Gwda z malowniczą wyspą w centrum miasta. I właśnie przy jednej z odnóg opływającej wyspę rzeki przycumowała barka z restauracją na pokładzie. Ojejku, my we Wrocławiu mamy podobną restaurację na Odrze. I jak mam być szczery? Taka idea restauracji na wodzie, zwłaszcza wyglądająca jak łódka, wygląda dla mnie bardzo tandetnie. Znaczy, na pewno dałoby się to jakoś fajnie, estetycznie zrobić, ale tak nie wydarzyło się w tym przypadku. Jednostką sterują bracia Patryk i Paweł. Przeglądaliśmy ogłoszenia na lokalnych portalach, gdzieś samo wskoczyło ogłoszenie, że barka szuka najemcy. No i gdzieś tam w ciągu 2-3 dni podjęliśmy z bratem decyzję, że staniemy się najemcami obiektu Barka w Pile. Widać w ogóle, że to jest bardzo, bardzo stary obiekt i chłopacy raczej nie włożyli w to za dużo pieniędzy na początek. Mam oczywiście na myśli jakiś remont, odświeżenie, a nie samo kupno restauracji, no bo to logiczne, że taniej nie było. I takie pierwsze wrażenie, jak się na tą restaurację patrzy, to taka zaniedbana się bardzo wydaje. Barka jako sama na siebie nie zarabia. Tak naprawdę zarabiam na tą barkę pracując jeszcze w innej firmie i jakby finansując tą swoją pracą jakby oddzielną wszystko, co tutaj się dzieje. Oj, no to idzie wam zdecydowanie kiepsko, ale plus jest taki, że coś robi dodatkowego i pracuje, czyli nie popadają w długi, jakieś obowiązania niepotrzebne, więc można powiedzieć, że wychodzą na zero. Tak naprawdę brat pracuje po to, żeby było z czego dokładać do tego miejsca. W ten sposób łatwo popłynąć. Tymczasem załoga na barce jest spora. Cześć młodzieży. A co wy znowu w tych telefonach siedzicie? Nie macie co do roboty? No nie. Nie, wszystko mamy zrobione. Mięso przygotowane? Tak. Sosy wszystko jest? Jest. To zadam pytanie klucz. Był ktoś dzisiaj w ogóle? Nie. Nie. Standard. Znaczy, wiecie co, ja często wspominam, że najgorsze, co może się trafić w pracy dla pracownika, to jest nuda. No i mówię też często, że się nie dziwię, że oni siedzą na dupie i tak dalej, no bo jednak czas się dłuży, nie ma co robić, no to co, będą na siłę zajęcia szukać? Ale z drugiej strony, z takiej perspektywy szefa, no to ja jednak szukałbym pracownikom na siłę tego zajęcia. Mimo wszystko, nawet jak klientów nie ma, to on im płaci, a oni siedzą tak naprawdę na telefonach cały czas. No i też zobaczcie, jak ta restauracja wygląda w ogóle w środku na zewnątrz. Mogliby w tym czasie wolnym po prostu zadbać o to jakoś. Nie wiem, nawet głupie kwiatki posadzić, cokolwiek zrobić. Kelnerka potrafi wraz z kuchnią cały dzień tak naprawdę przesiedzieć i nie ma nikogo. Tak więc na większość czasu siedzimy, się po prostu nudzimy. Robimy co możemy, żeby właśnie nie siedzieć. Wiadomo, że jakby się udało tutaj, żeby ludzie tutaj przychodzili, no to wiadomo, że będzie co robić, więc też czas będzie szybciej uciekał. No ja szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie siedzieć te 8 godzin powiedzmy na dupie i nic nie robić. Wolałbym mieć po prostu największy zapierdziel na świecie w tym czasie. A tak siedzisz, patrzysz w ścianę przed siebie, już nawet po czasie ten telefon zaczyna być nudny. Jeżeli chodzi o nasze dania w karcie, to nie są dania jakieś, trudno to w ogóle nazwać daniami, bo to są dania typu fast food tak naprawdę. No, głównie kurczaki, różnego rodzaju sałatki, mieszaniny jakby surówek. Chłopaki na kuchni nie są profesjonalnymi kucharzami, aczkolwiek Łukasz ukończył szkołę gastronomiczną. Powiem tak, ja również ukończyłem szkołę gastronomiczną i to w sumie tyle. I to de facto mam dwa tytuły, bo mam tytuł technika i zawodowy. Czy potrafię gotować? No
coś tam zrobię, ale czy mam jakąś większą wiedzę? No niezbyt też. Moja wiedza opiera się na kuchennych rewolucjach, okej? W skrócie coś nie coś potrafię. Zadania kucharze mają proste jak drut. Rzeczy fast foodowe, które wykonujemy w naszej kuchni, one się opierają w jakichś tam 40% powiedzmy na półprodukcie. No i wymagają szybkiej obróbki termicznej, nie jakiegoś tam specjalnego gotowania. Wydaje mi się, że pani Magda raczej z tego nie będzie do końca zadowolona. No niby ona kilka razy już sama burgerownię robiła i wychodziło to nawet całkiem spoko. Ale patrząc po charakterze tego miejsca, to że to jest łódka, to że to jest na wodzie, ta okolica jest w sumie fajna, to raczej ona by tam oczekiwała powiedzmy jakiś ryb, tego typu rzeczy. No to na początku odmrażanie mięsa i bułek, potem podsmażanie tego mięsa, bułki, ogrzewanie. No i na końcu tam dodawanie sosów i dodatków. Ja po prostu w tej jego wypowiedzi widzę totalną pasję do gotowania. My to jedzenie na przykład bardzo dobrze znamy. Jedliśmy wszystko, co mamy w karcie i nam to bardzo smakuje. Ludzie też nie narzekają, więc myślę, że jest dobre. No ja osobiście, gdy mam ochotę na jakiś fast food, to raczej wybieram jakiś McDonald's, KFC, tego typu rzeczy. Co innego, gdy chcę zjeść naprawdę takiego porządnego, fajnego burgera, no to idę wtedy do burgerowni, ale taki wiecie, co sama mięso przygotowuje i wszystko od podstaw. No podsumowując, jak widzę coś takiego, to niezbyt to jest zachęcające. Restauracja na Barce poprosiła mnie o pomoc. To mnie tutaj czeka? Ahoj, przygoda. No będę krytykował po prostu wygląd tej restauracji już chyba do końca, ale spójrzcie na to, to wygląda jak jakiś opuszczony budynek. Ale dziwnie pachnie, o Jezu Maryjo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tu tak śmierdzi? Nie jest to chyba zapach sukcesu. Czuć, że na wodzie. Trochę się buję. Brrr, zimno. Co tu jest? Restauracja. To nie wygląda na restaurację, to wygląda na bar. Mi to w ogóle wygląda trochę tak, jakby wsadzili taki beach bar, ale do pomieszczenia. No bo tam nawet nie ma takich normalnych restauracyjnych mebli, są wszystkie takie ogrodowe. Tak szczerze mówiąc, oceniając książkę po okładce, to bałbym się tam jeść. Nie, restauracja. A czym się różni bar od restauracji? Ups, nie wiem. W restauracji podaje się jedzenie. A w barze? Piwa. Na przykład. No w sumie jak macie takie burgery, frytki i inne pierdolety, to to również się w barze podaje. No sorry, ale to po prostu restauracji nijak nie przypomina. A kto to przeczyta? Może pani mi poczyta tą kartę? To jest taki druk, że... Ja przysięgam, nienawidzę tego typu kart. Jest milion dań po prostu nasrane na całą stronę, a literki takie. Już pomijając to, czy się rozczytam, ja jakoś dam radę, starsze osoby gorzej. Ale po prostu to jest niewygodne, żeby coś wybrać, zdecydować się. Mamy Strixboxy. Co to znaczy? To są polędwiczki z kurczaka i frytki. Bardzo polskie, nie? No znaczy się... Strixboxy, nie, w życiu nie słyszałam. Dobra, dalej. Wingsboxy, są skrzydełka z frytkami. Znaczy to jest po prostu taka filia tej znanej sieci kurczakowej? Pani Magdzie chodziło o KFC. Pani Magda w ogóle natrafiła na restaurację, która nie ma kompletnie żadnych dań w jej guście. Dobrze wiemy, że ona lubi klasyczną kuchnię polską, a tutaj nagle jakieś stripboxy. Nie no, po prostu takie mamy w menu boksy i to są albo polędwiczki, albo to ale są ale jesteś w Polsce, jak to, co to znaczy boks? No, pudełka, w której gdzie w środku a nie możemy jest po polsku tego nazwać? To już jest zwykłe czepialstwo z jej strony. Ona sama wielokrotnie, jak chociażby nazywała restaurację, to nazwy dawała takie, że nie byłem w stanie to wymówić. Więc nie wiem, co jej nagle przeszkadza ten angielski. Wydaje mi się, że zwłaszcza młode osoby nie mają problemu z tymi nazwami. No, ja nie robiłam tej karty, niestety, tak więc... chicken burgery mamy. Mamy burgery wege. Mhm. Burger long w długiej bułce. I one są z kurczakiem. Boże, co ja będę tu jadła? Z camembertem i z wołowiną. I co dalej? Ale ja widzę na twarzy pani Magdy takie przerażenie. Ona już gdzieś tam podświadomie wie, że to nie będą świeże produkty na pewno. Dobra, ja się czepiałem, jak to miejsce wygląda, ale ono ogólnie ma potencjał. I serio zmarnowali go, żeby stworzyć coś takiego, jakiś taki fast food? Dalej mamy tortillę, klasyczną, polską,
I wege? W sensie jak polska tortilla? Że schabowego ma w środku czy pierogi? Mamy sałatki z kurczakiem. A coś jeszcze? Kebaby też z kurczakiem. O Boże, nic co bym chciała zjeść. To nie wiem, nie mam pomysłu, ja co by pani chciała zjeść. Chyba po raz pierwszy nic nie wiem. Najbezpieczniej to chyba będzie zamówić frytki. No, chyba że one są smażone na takim dwutygodniowym oleju, to też tak niezbyt. Ogólnie ta degustacja zapowiada się sraką po tym wszystkim. W boksach są stringi? Nie. Twingi. Strips. Tam jest wszystko jedno, w każdym razie nie po polsku. Dobra, te stringi, znaczy te wingi, czy te polędwiczki. Ale co jej tak bardzo przeszkadzają te obce nazwy? I jeszcze specjalnie, żeby pokazać, że jej to przeszkadza, to je przekręca. Dobra, czasem w restauracjach zdarzy się, że nazwy są takie, że ja po prostu kelnerce pokazuję na karcie paluszkiem, co chcę. Lepiej się po prostu nie kompromitować i nie próbować wymawiać tego. Ale tutaj mamy naprawdę zwykłe, takie ogólne, popularne nazwy. To trochę tak, jakby ją dziwiło słowo kebab. Aha. Później tego, co tam było? Kebaba. Burgera. Długiego chcę burgera. Longa. Tak, long, bung, burger. Dobrze. I sałatka z kurczaka. I sałatkę, okej. Okay. Jak można zwalić takie miejsce? To jest po prostu sztuka. Takie brzydkie, takie smrodliwe, takie niejadalne, tu nie ma nic do jedzenia, kurczaki. Znaczy moja pierwsza myśl, jakbym zobaczył tą restaurację gdzieś, to bym pomyślał, ryby. Może nawet jakieś owoce morza, ale nie, że to jest jakaś burgerownia i kurczakownia. Naprawdę po całości spierniczyli potencjał tego miejsca. Ja się muszę poruszać, bo to jest zimna cholera. Ciągnie zapewne od wody, ale przez to Magda Gessler może docenić wystrój lokalu. Nienawidzę wrzosów i przynoszą pecha. No to i są suche. No. Co i nagle te wrzosy przeszkadzają? No dobra, są ususzone. Ale ogólnie to jest ładna roślinka. No ale ogólnie wystrój restauracji leży totalnie. To jest takie zbiorowisko w sumie randomowych rzeczy. I te kolory są takie z dupy, jeszcze na podłodze jest ta sztuczna trawa. O meblach to już mówiłem, że wsadzili po prostu meble ogrodowe do pomieszczenia. Powiedzcie mi jedno, co autor miał na myśli? W kambuzie kucharze jak nigdy rozgrzewa praca. Może dlatego niespecjalnie im się spieszy. Długo się czeka? I sprawdzę. A czy przypadkiem fast food nie powinien być fast? Szybki? Chociaż te głupie frytki mogliby jej podać. Pani Magda pyta, czy długo będzie czekać na te stripsy z tymi, z frytkami. Pierwszy pójdzie burger, a po burgerze pójdą frytki i stripsy, bo nie było kolejności. Czy to wszystko miało iść naraz? Czy... Mówiłam, że stripsy z frytkami mają iść pierwsze. Aha, to przepraszam, to stres mnie zjadł. Dobra, ja rozumiem stres w restauracji, gdzie wszystko od podstaw przygotowują, każdy produkt muszą poddać jakiejś obróbce, ale oni tutaj mają pół produkty, to wszystko się po prostu podgrzewa i smaży. I zamiast podać te frytki i te, powiedzmy, nuggetsy, które wrzucasz po prostu prawdopodobnie do frytkownicy, on się zabiera najpierw za burgera? No po prostu na logikę, co będzie szybciej? Ja prosiłam najpierw kurczaka. Wiem, ale na kuchni pomylili zamówienia. Prosiłam najpierw właśnie, żeby... To bardzo trudne zadanie, jak jest jeden gość. To jest z mięsem czy z kurczakiem? Hamburger z kurczakiem. Lepiej miałbyś long. Dobrze. Ej, szkoda mi trochę tej kelnerki. Znaczy, szkoda mi jej, o ile ona czegoś nie pomyliła. Ale w ogóle w kuchennych rewolucjach najczęściej się właśnie kelnerom obrywa. A to przecież nie oni gotują, oni są po prostu pod ręką akurat. Pani Magda zamawiała burgera long. W długiej bułce. Mamy długie bułki. Nie, nie mamy takich. Mamy tylko pan. Aha, to... Przeprosz panią Magdę, skończyły nam się bułki. Long mamy tylko okrągłe półki. Ale to dlaczego tego nikt nie przekazał tej kelnerce? Ona powinna wiedzieć takie rzeczy. Zaraz pewnie powiecie, a ona też się powinna zainteresować. No dobra, ale co ona ma wbijać na kuchni i sprawdzać każdy składnik po kolei? Ja jak pracowałem na restauracji w kuchni, to zazwyczaj się dziewczynom mówiło, słuchajcie, nie mamy tego i tego i tego dzisiaj. No a ich zadaniem było po prostu to zapamiętać i poinformować klienta i tyle. Pani Magdo, ponieważ skończono się podłużne bułki i podajemy longa w okrągłej. Ale long miał być wołowiny. Z wołowiną. No tak powiedziała kobieta. Dobra, i teraz pytanie, kto ma rację, a kto kłamie? Nie, mówiłam pani, że są burgery z wołowiną i z kurczakiem i z camembertem. Nie, że są w longu i jest wołowina, powiedziałaś. Widocznie się przejęzyczyła. Burger long w długiej bułce i one są z kurczakiem. Boże, co ja będę tu jadła? Z camembertem i z... wołowiną. No, troszkę trzeba nad pamięcią chyba popracować. Ale już możemy powoli zauważyć jedno. Mają po prostu potworny problem z organizacją. No bo ja naprawdę bym jeszcze zrozumiał, jakby oni mieli jakieś takie, nie wiem, ciekawsze danie w tej karcie. Już powiedzmy nawet ten głupi schabowy.
a oni mają zwykłe fast foody. I tak jak mówiłem wcześniej, to zazwyczaj są jakieś półprodukty, które są odmrażane. I oni sobie z takimi prostymi rzeczami nie są w stanie poradzić? Może stres. Nie ma to tutaj w ogóle robić tragedii, no po prostu powiedzcie co macie i to dajcie. Okay. No. Mamy chicken burgera, longa w okrągłej bułce. Nie chcę. Okay. Longa w okrągłej. A może być chicken burger? No dajcie tego burgera. Okej, okay. Dobrze, to podamy chicken burger. No i pierwsza wpadka zaliczona. Nie uważam też, żeby do wyjaśnienia tej sytuacji był potrzebny ten właściciel. Nie jest to wina kelnerki, że jej nie przekazali, ale po prostu mogła pójść na kuchnię, wyjaśnić to i ona powinna z panią Magdą rozmawiać na ten temat. No ten płacz to tutaj też nie był potrzebny. Sałatka z grillowanym kurczakiem. Proszę bardzo. Jest szansa na rehabilitację. Ale jest surowe. Co za pech. Tym razem dla odmiany panowie pośpieszyli się za bardzo. Podawanie surowego kurczaka jest jedną z najgroźniejszych rzeczy, jaką można zjeść. Właśnie w mięsie kurczęcym jest od cholery bakterii, to bardzo groźne. Nie wiem jak wy, ale ja na tym kurczaku widziałem jeszcze coś czerwonego. I mam nadzieję, że to był jakiś zwykły kawałek sałaty, a nie krew czy jakieś żyłki. No ludzie, dajcie spokój, co wy nawet kurczaka nie potraficie przygotować? No naprawdę, ja nie rozumiem, jak można go podać surowego. Jak tam frytki? Na 3 minuty, 2 będą. Już mamy 10 minut, żeby wydać wszystko. Śniadanie, no. Zacznijmy od tego, że frytki to powinny pójść na sam początek, bo to się robi najszybciej. Smażenie frytek to żadna sztuka, ale frytki to tylko dodatek. No mamy problem, spaliło się mięso do kebaba. Jakiś błąd został popełniony, ale zaraz zreanimujemy to. Pokroimy mięso, przyprawimy i zgrillujemy, może coś z tego wyjdzie. Problemem w tym momencie jest brak organizacji pracy, przygotowania wszystkiego wcześniej i ogólny chaos na kuchni. Tak trochę też z początku myślałem, że to jest problem z organizacją, ale wydaje mi się, że może tutaj być problem po prostu z wiedzą, z umiejętnościami. Wy po prostu nic nie potraficie! No już przy kurczaku surowym żeście się popisali. No i powiedzmy sobie szczerze, jak można mieć problem z przyrządzeniem frytek sprawnie i szybko? Proszę bardzo. Ten kebab pani lepiej poda. Dobrze. Frytki. To chłodną ziemniaku, śmierdzących spleśniałą ziemią. Próbowałam. Niestety dzieci to zjedzą, dorośli też. A to jest jedno wielkie nieszczęście. To jest fast food. Nie dość, że to nie jest fast, to jeszcze nie jest zjadliwe w ogóle. Ja idąc do fast fooda nie oczekuję jakiejś poezji, smaków i tak dalej. Ale żeby chociaż dało się tym kichy zapchać. A po recenzji pani Magdy, no, nie miałbym ochoty na coś takiego. Ja podziękuję państwu dzisiaj. Dobrze. No, nerwowość ogranicza ruchy i zdolność gotowania. Już nie mówiąc o produktach. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Można się tu zabić, to jest jedna rzecz. A tak szczerze, to jest skandal. Największy koszmar, gdyby mi się to przyśniło, obudziłabym się z krzykiem. No to moi drodzy, podsumujmy, co tutaj mamy. Ogólny problem z komunikacją i organizacją pracy. Po tym surowym kurczaku myślę, że śmiało możemy stwierdzić, że no jest tam spory brak umiejętności również. Wygląd tej restauracji, wnętrze już naprawdę pomijam. No po prostu to jest jedna wielka komedia, tragedia, dramat. Czy ten program przewiduje na przykład miesiąc na naprawę przez panią Magdę? Bo myślę, że tutaj to by się przydało. Nie przygotowaliśmy się do tego wszystkiego, no... Gdyby czas nas gonił, a nie daliśmy rady nawet fast foodu zrobić. Jestem załamany w tym momencie. Zły na siebie. Zdenerwowałam się. No nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, dostrzegam jeden plus chociaż tutaj. Póki co wydaje się, że nie mamy jakichś takich toksycznych zachowań, jakichś takich dramatów pomiędzy nimi. Ogólnie ekipa wydaje się zgrana. No ale na tym tak naprawdę plusy się kończą. Nowy dzień zaczyna się od złego znaku. Nasze koło ratunkowe spadło. Przywiesimy je z powrotem, jakby ktoś wpadł nam do rzeki, żebyśmy mieli czym ratować. Jejku, tylko żeby pani Magda do tej rzeki nie wpadła. Dla załogi pozbawionej smaku mam zadanie. Sprawdzę, czy ta barka popłynie, czy też osiądzie na miliźnie. Ahoj! Dzień dobry. Dzień dobry. Dalej tutaj ładnie nie pachnie. Nic się nie zmieniło. Ej, i tak nie ma tragedii, bo w poprzednim odcinku, który omawiałem, był problem z kanalizacją w restauracji. Tak w skrócie to po prostu śmierdziało kupą. Także tego to oni na pewno nie pobiją. Mam tutaj dla was prezent. Chciałabym szybko sprawdzić,
waszą radość tworzenia placków ziemniaczanych, naleśników i kotletów mielonych. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo. Nie dziękujcie, tylko do roboty. Ej, w sumie sprytnie z tym, że ona im te produkty kupiła. Bo wybrała je według swojego gustu, więc nie będzie można na produkty zwalić. Będzie miała po prostu czarno na białym, czy ktoś coś umie, czy też nie. Patryk obiera ziemniaki, Oliwcia, przygotuj cebulkę. Ja zrobię kotlety mielone, ty z Oliwią zrobisz placki ziemniaczane. Okej. Okay. Robisz jakieś placki ziemniaczane? Nie, ale widziałem jak się robi. Robisz jak się robi. Chłopie, przecież ty jesteś w szkole gastronomicznej. Placki ziemniaczane to nie jest jakiś kawior. Bez przesady, że on nawet coś takiego nie potrafi zrobić. To albo ta szkoła jest taka tragiczna, albo to w nim jest problem, bo po prostu nie chce chłonąć tej wiedzy. Kamil widział jak się robi placki, więc chyba sobie z nimi poradzi. A jednak Magda Gessler zaczyna się niepokoić. Trwa to bez końca. A kto jest szefem kuchni? Nie mamy takiego tytułu. No wydaje mi się, że w ich przypadku to jest raczej takie oczywiste, że ten właściciel. No mamy tutaj dwójkę dzieciaków po szkole gastronomicznej i kelnerkę. A razem z nimi jest dorosły facet. No to na logikę, kto może być szefem kuchni? Oczywiście, że ta kelnerka. Oni tego nawet nie muszą nazywać, że szef kuchni, ale po prostu zawsze jest jakiś lider w grupie. A co to jest to? To jest nasze mięso na kurczaka. Wasze mięso? W marynacie do kurczaka, które robimy. A marynata jest z czego? Marynatę mamy gotową mieszankę. Ale dlaczego wy to tak trzymacie w takiej krwi? Znaczy to nie jest krew, to jest marynata, która ma czerwony kolor. Pan się zamarynuje tym. Będzie najlepiej. No dobra, ale ta marynata to nie powinna być jakaś taka gęściejsza, żeby to się wchłonęło w tego kurczaka? To dosłownie wygląda jakby ten kurczak puścił wodę i krew. Nie wiem, może to ja się nie znam, ale ja sobie to zupełnie inaczej wyobrażam. Pytanko też, czy ten kurczak jest świeży? A to też marynata? Tak, to samo. Ja może od razu to pozwolę sobie usunąć. O nie, pan od razu wie i umrze. No to mamy odpowiedź odnośnie świeżości kurczaka. W takim razie ja wątpię, że w tej misce była marynata. Ej, bo ja sobie teraz tak pomyślałem, że tego kurczaka mogła dostać pani Magda. To nie dość, że on byłby surowy, to jeszcze nie świeży. Ale powiedzcie, kto to zrobił i kto za to odpowiada? No ja za to odpowiadam. No to musisz ty to zjeść. No podejmę to wyzwanie, nie mam innego wyjścia. Nie wiem jaki będzie tego skutek, ale zjem. Skutek będzie jeden. No najwyżej potem będziecie odpowiadać za śmierć klienta. Nie jest zgniłe. To, że taki ma zapach, nie wiem z czego to wynika. Nie wiem kiedy był marnowany, to wiedzą pewnie tylko i wyłącznie kucharze. W takim razie, skoro nie wiesz kiedy on był przyrządzony, nie wiesz z czego ten zapach wynika, to skąd masz pewność, że on jest świeży? Przecież ty w tym momencie przeczysz sam sobie. Oj, tutaj nikt nie ma pojęcia o niczym. Dzień dobry panie Magdo, jeszcze raz. Jestem z tym kurczakiem. Dzień dobry. Posiadam. Jesteście właścicielami, bardzo proszę poczęstować się kawałkiem tego kurczaka, zjeść do końca, tak jak goście mieli to zjeść. Kiedyś w ogóle w średniowieczu na dworze króla była taka osoba, która była odpowiedzialna za próbowanie na przykład potraw, jakichś alkoholi. Tak wiecie, żeby król przypadkiem się czymś nie zatruł i nie umrzył. I wydaje mi się, że czasem pani Magdzie też taka dodatkowa osoba by się przydała. Dawać ludziom to, żeby zarobić kasę? Czy to się opłaca truć? Kwestia jest tego, że... Ty jesteś wariatem czy adwokatem diabła? Absolutnie, pani Magdo. Absolutnie jest to śmierdzące? Ma pani rację, jak najbardziej. Ten kurczak ma z tydzień. Kurczak był z wczorajszym. To znaczy, że kupujecie nieświeżego kurczaka. No proszę ja was, żeby wczorajszy kurczak śmierdział? No może u was był od wczoraj, ale w sklepie to leżał z tydzień. Teoretycznie w gastronomii powinno się uważać na każdy produkt, bo de facto wszystkim można zatruć. Ale jeżeli chodzi o mięso, to trzeba szczególnie uważać. Przecież wy się po prostu prosicie, żeby sanepid was zamknął. Zaprosiliśmy panią po to, żeby... Żeby co? Żeby... Właśnie zobaczyć takie błędy. Jak można mnie zaprosić? Ja rozumiem, że można mnie zaprosić, żeby nauczyć gotować przepisów. Jak ja mam nauczyć was tego, że wy nie macie węchu? Już ja za to nie mogę odpowiadać. Może wy nie powinniście mieć prawa dotykania się do jedzenia, co? Miejmy nadzieję, że pozytywnie panią zaskoczymy i nie, w tej chwili zaskoczyliście mnie tak, że mam ochotę tu nie wracać. No i patrzcie, ona ma tylko te 4 dni na tą rewolucję. I tak naprawdę musi od podstaw zbudować osobę, która będzie na tej kuchni. No dobra, niby były gorsze przypadki, ale w tych gorszych przypadkach to oni zazwyczaj mieli jakieś takie... bardziej skomplikowane te danie, a tutaj mamy prosty, zwykły fast food.
i z tym mają problem. Nie z jakąś tam golonką, schabowym, zupą ogórkową, tylko z frytkami. Szczerze mówiąc, to ja jakoś tutaj nie wierzę w sukces tej restauracji. Naprawdę nie wiem, co się wydarzyło, że no aż taką krytykę dostaliśmy. Spodziewałem się krytyki, natomiast nie aż takiej, powiem szczerze. Dania fast food się nie sprawdziły. Czas na prawdziwy test. Jak smakują naleśniki, placki ziemniaczane i kotlety mielone? No tak na pierwszy rzut oka, kotletów bym może nie zjadł, ale placki ziemniaczane wyglądają pysznie. Odnośnie naleśników to ja się nie wypowiem, bo za naleśnikami to tak średnio przepadam. Tu jest za dużo jajka. Są twarde i to grube. Mhm, poprawimy. To jest... nie jest złe, ale słone, przesolone. Niedoprawione, niedobre. Czyli w sumie nie zaskoczyliśmy się za bardzo niczym pozytywnie. Bo wiecie, to, że coś było zjadliwe nie oznacza, że jest dobre. No trochę masakra, żeby nawet jakichś takich podstaw nie było. Ewidentnie będą potrzebowali kogoś dodatkowego na tą kuchnię. Kogoś, kto przede wszystkim ma jakieś pojęcie. I pani Magdo, jeszcze odnośnie dnia jutrzejszego, bo w związku z tym, że prowadząc to miejsce, pracuję jeszcze w innej firmie, która pozwala mi to po prostu finansować i muszę w dniu jutrzejszym uczestniczyć w bardzo ważnym spotkaniu i nie mogę być w dniu jutrzejszym w restauracji. Oczywiście, jeśli pani pana, się to są pana, nie, wy decydujecie o waszym życiu. Wy wiecie, czy macie wygrać te 4 dni dla siebie, czy przegrać. Z jednej strony trochę go rozumiem, bo gdyby nie ta jego druga praca, to ten biznes by po prostu padł. Ale z drugiej strony, jeżeli on nie będzie uczestniczył w tych rewolucjach, no to co w jego myśleniu ma się zmienić? Więc wychodzi trochę takie błędne koło z tego. No ale jeżeli nie ma możliwości tutaj być wtedy, no to najwidoczniej tak po prostu jest. Plus jest taki, że to nie jest jedyny właściciel. Barka tonie, a kapitan jak te szczury zmyka pierwszy. Działamy, my szukamy kucharki, już mamy pozyskane 2 kontakty. Jesteśmy umówieni na jutro, mamy nadzieję, że te osoby nam dopiszą. No tylko żeby to nie były, wiecie, takie kontakty na chwilę. Bo bardzo często jest tak, że ci właściciele znajdują sobie jakąś pomoc na czas tych rewolucji, ale potem jak przychodzi co do czego, no to one nie zostają po prostu i wszystko jest tak jak wcześniej. Barka w Pile osiadła na mieliźnie. Dzisiaj restauracja będzie zamknięta, a przed jej załogą dni decydującej próby. Do zespołu dołączą dzisiaj nowe panie. I może w tym nadzieja. No miejmy nadzieję, że kobiety jakoś tak obudzą tych chłopaków. Może podzielą się z nimi swoim doświadczeniem, oni się czegoś nauczą. Póki co i tak jeszcze nad tym wszystkim pani Magda będzie miała kontrolę, także może tragedii nie będzie. Na ile chcesz otworzyć tę restaurację? Na tydzień? I zamknąć na zimę? Nie. Nie? Na cały sezon. A jak to się ma stać? To znaczy teraz faktycznie jest chłodno z racji tego, że mamy usterkę klimatyzacji. Szparę tam przy wejściu widziałeś? Taka? I 2 cegłówki? No znam to niestety. Tak? To no są... i uważasz, że co? Przecież tu śnieg będzie wchodził. Chcesz zrobić iglo? No ale to skoro wie, że jest taki problem, to trzeba coś z tym zrobić. I to nie jest kwestia tej klimatyzacji, bo nawet jak klimatyzacja będzie grzała, to będzie po prostu chłodem po nogach ciągnęło. Trzeba po prostu wszystko uszczelnić, wymienić prawdopodobnie drzwi. No sorry, ale nawet jak dopiero co otwierasz restaurację, to trzeba trochę pieniędzy na nią wyłożyć. A oni wydaje mi się, że przyszli tak naprawdę na gotowe pomieszczenie, coś tam postawili i... tyle. Koniec. A klient ma teraz niby tam siedzieć jak piździ wszędzie dookoła. Wszystko będzie w kolorze szafirowo-biało, beżowym i będą zasłony i będą obrusy i to będzie wyglądało na restaurację. Będą kwiaty, będzie fantastyczny szyld i nazwa restauracji Kaczka na wodzie, ponieważ będziemy podawać to zarówno kaczki, jak i ryby. My jesteśmy na wodzie, kaczki pływają na wodzie, także nazwa po prostu trafiona w punkt. Oj, to jak na to, jakie oni mają umiejętności, pani Magda wybrała naprawdę trudny produkt do pracy. Bo żeby zrobić dobrą kaczkę, to trzeba naprawdę coś niecoś potrafić. Ale ogólnie koncepcja taka wyglądowa mi się bardzo podoba. No tutaj nawet jakby oni obrus i jeden kwiatek postawili, to już będzie lepiej. Pierwsze danie są placki ziemniaczane z śmietaną, z miodem i do tego jest pstrąg wędzony i chrzan. A jako zupa rybna z różnych ryb słodkowodnych, broń Panie Boże, łososia, ale to musi się gotować wolno, potem się dodaje jarzyny, klarownie, tak jak rosół, tylko oczyszczone z głowami, oczyszczone z włócek, na szczęście chyba... Nie no, przysięgam, że się zaraz ostram, czy im naprawdę wyłączyli prąd? No trudno, teraz będzie trzeba po prostu po ciemku gotować, a klienci to nawet nie odczują, jakieś świece im się zapali, będzie klimacik.
No i co teraz się stało ze światłem? Rozumiem, że chcemy intymnie porozmawiać. Już idę zobaczyć, co się stało. A może ja dokończę moją wersję. I na drugie udka kaczki, duszone z jabłkami i cebulką dymką, w czerwonym winie na tłuszczu gęsim, pióre z ziemniaków, selera i orzechów włoskich. I mamy to. Mi osobiście jako klientowi pomysł bardzo się podoba. Ja w ogóle lubię jeść kaczkę. Ale tak jak mówiłem, patrząc pod względem ich umiejętności, ja nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł. A to też nie jest taka rzecz, którą oni wypracują w ten, powiedzmy, jeden dzień gotowania teraz. Mieliśmy chwilowe problemy techniczne z energią elektryczną. Wynikało one z tego, że zbyt dużo urządzeń zostało jednocześnie podłączonych do tego samego obwodu, no i instalacja nie wytrzymała i wysadziło korki. No dobra, ale jak się tak będzie bardziej intensywnie gotowało, no to prawdopodobnie dużo sprzętów będzie naraz podłączonych. Ja sobie na przykład nie wyobrażam takiej sytuacji, żeby podczas gotowania tej kolacji cały czas wyłączało prąd. Powiększony zespół działa sprawnie i szybko. W menu ma się pojawić duszona kaczka z magicznymi buraczkami. Na brak pracy nikt dzisiaj nie powinien narzekać. Mimo mobilizacji zespołu Magda Gessler nie czuje się komfortowo. Jestem pełna niepokoju. Czuję tu fałsz. Nie no, pani Magdo, o co teraz pani chodzi? Gdzie tutaj jest niby fałsz? Dobra, ci ludzie nic nie potrafią, to trzeba przyznać, ale są... Normalni mają raczej takie zdrowe relacje pomiędzy sobą. I też nie widzę tutaj jakiegoś takiego, wiecie, krętactwa, oszukistwa. Raczej taki klasyczny, normalny zespół. Ja bym prosiła ekipę kuchenną może. Jest ekipa kuchenna? Mam pytanie, kto tu zostaje na stałe pracować? Rozmawialiśmy wcześniej z chłopakami, że po prostu będę im jeszcze na tym etapie początkowym na pewno pomagać. Czyli pani nie wykazuje chęci, żeby zostać na dłużej. No to w takim razie znowu wrócimy do tego, co było na początku. Bo tak jak zauważyliśmy, oni wiedzy nie mają. Ale też tak zaczyna mi się wydawać, że oni tej wiedzy po prostu nie chcą mieć. No bo dobra, są młodzi, niedoświadczeni, może nie pracowali w wielu miejscach, ale wiedzę mogą zdobyć we własnym zakresie tak naprawdę. Bo co to za problem kupić sobie jakieś produkty i eksperymentować w domu, próbować odtwarzać jakieś różne przepisy? No po prostu im się nie chce i takie mamy właśnie skutki. No a co zrobimy z młodymi ludźmi i z ich wiedzą? Nauczymy chłopaka. Nie macie pojęcia zielonego, prawda? No nie mamy. Nie mamy. A wy w ogóle zawodu kim jesteście? Ja jestem zawodu kucharzem. Jak to nie masz? Po szkole nie masz, tak? Po szkole jestem, ale jakby... No tak, ja znam szkołę, tak już nic nie musisz mi mówić. No tak jak wspominałem, ja również do takiej szkoły chodziłem, tylko że akurat do technikum i... No dobra, jakąś tam wiedzę powiedzmy zdobyłem, ale nie było to nigdy moją pasją, w sumie ten kierunek był trochę, można powiedzieć, nietrafiony. Więc tak naprawdę tyle, co ja potem popracowałem w restauracji, tam zdobyłem jakieś doświadczenie, ale... Nie kontynuowałem tej nauki jakoś tak dalej. I wydaje mi się, że w ich przypadku mogło być podobnie mniej więcej. No najwidoczniej ich to nie jara, nie mają jakiejś takiej pasji do tego. A ty też po szkole? Aktualnie robię szkołę gastronomiczną o zawodzie kucharz. Co ty nie uczy nic? Tak? Porcje rosołowe? Nie. Nie uczyłam was porcji rosołowych? No jak, na chwilę obecną jestem na etapie warzyw. A w warzywach co robicie? Warzywa, o Boże Święty, bo ja jeszcze pamiętam. Ja szczerze mówiąc się dziwię, że ich zatrudnili w ogóle tam. Trochę ci właściciele sami sobie strzelają w kolano tak naprawdę. Znaczy ja podejrzewam, dlaczego ich zatrudnili, bo po prostu byli tani. A jak chcesz mieć dobrego, fajnego pracownika, to jednak troszeczkę zapłacić musisz. Aż tak, że w tej szkole? Ja kończyłem tą szkołę, w której on się uczy. Ale ty pamiętasz to z warzyw? No czego się nauczyłeś z warzyw? Krojenia w różne, nie wiem... Paski, paski, żuję wszystko, no... tak dalej. To jaką zupę się nauczyłeś gotować? Żadne. Żadne. Nie no, masakra, to ta jego szkoła musi być naprawdę jakaś tragiczna i niskich lotów. To teraz aż mi głupio, że ja na swoją kiedykolwiek narzekałem. Mimo wszystko, jednak mnie czegoś tam nauczyli. No i mam pytanie, dlaczego państwo zatrudniają ludzi, którzy kompletnie nie potrafią nic? Ja w życiu nie widziałam takiej bezradności. Proszę mi powiedzieć, co to ma być. Czy chcecie oszukać gości, czy mnie? Nie chcę oszukać pani, a przede wszystkim ale ja gości. Nie jestem w stanie stworzyć zespołu, którego nie ma i ludzi, którzy nawet nie mają podstaw do tego, żeby gotować, a wręcz jest to niebezpieczne. No wiecie, jak oni wcześniej robili jakieś frytki, stripsy i inne pierdolety, to się nie dziwię, że tutaj kucharza nie ma. Bo po prostu do tego typu rzeczy on nie był potrzebny. Nie trzeba być kucharzem, żeby wrzucić stripsy na olej. Jestem w sumie w szoku, że pani Magda jest w szoku, że nie ma z kim gotować tam. No bo jak dla mnie to było raczej takie...
no nie wiem, do przewidzenia. Kamil dopiero się tak naprawdę uczy. Nie, on się nie uczy. Problem jest, że się nie uczy. Ja wiem, że te dwie panie są, ale nie wiem, jak długo będą. W związku z tym proszę mi powiedzieć, czy państwo sobie robią teraz taki performance ze mną, że udajemy, że mam restaurację? Chodzi nam o to, aby przychodząc tutaj można było smacznie zjeść i wyjść zadowolony. No to żeby jakoś w magiczny sposób doszło do takiej sytuacji, że klient wyjdzie od was najedzony i zadowolony, to musi być tam kucharz z prawdziwego zdarzenia. I to przede wszystkim taki, który zdecyduje się z wami zostać na stałe. A tych młodych to ja bym szczerze mówiąc po prostu wywalił, bo oni nie są tam potrzebni w ogóle. Ja jestem taka, powiem szczerze, mocno zbulwersowana i zaniepokojona tym, że to jest cyrk. A tu pierwszy raz jest aż tyle wskaźników na to, że kiedy wrócę, nie będzie to nic. Pani Magda nawet nie trochę, ale bardzo nam nie wierzy, że ta rewolucja odniesie sukces. Zarzuciła nam, że chcemy ją oszukać tym, że wydamy dzisiaj kolację i na tym koniec. No ale co, ty się jej dziwisz w ogóle? Są 4 dni na tą rewolucję, przynajmniej według tego, co nam pokazują. No i przez te 4 dni ma nauczyć kucharzy, którzy jedyne co wiedzą, to jak obrać ziemniaka, czokolwiek. No tak z mojego punktu widzenia to się wydaje a wykonalne. Jak doprawić zupę, żeby ona w końcu miała smak? Cebula zawsze świeżo podkreśla smak. I to jest bardzo taki fajny trik. Dajcie mi śmietanę. Już. Miód. Czas przygotować promocję nowej restauracji. To jest Atel Polski. Drobina soli. Mieszam acul z cukrem. Kaczkę na wodzie promować będą placki ze śmietaną, miodem i wędzonym pstrągiem. Pani Magda zdecydowanie lubi koperek, patrząc po ilości. Powiem wam, że sam bym zjadł takiego placka ziemniaczanego. Z tym, że tu się przyznam, też nie potrafię zrobić dobrych. Ogólnie ja potrafię gotować naprawdę sporo rzeczy i to wychodzą mi tak smacznie. Ale jest kilka takich, w tym placki ziemniaczane, które po prostu ile raz bym nie próbował, spiernicze zawsze. Więc jak mam ochotę na placki ziemniaczane, to zazwyczaj jeżdżę do babci. Dzień dobry. Jesteśmy w trakcie kuchennych rewolucji i chcieliśmy was zaprosić na degustację placka ziemniaczanego bez glutenu z musem z kwaśnej śmietany i z wędzonym pstrągiem. Lubię bardzo ryby i fajnie podane. Dobra. Ale w sumie myślałem, że jako tą promocję to wyślą raczej tą zupę rybną. Tym bardziej, że jak widać to jest tak chłodno, to tak fajnie by rozgrzała. W ogóle jak sobie teraz tak myślę, to ja nigdy nawet nie jadłem zupy rybnej. Matko jedyna, ile mnie rzeczy w życiu omija. I jak smakuje? Świetny, delikatny smak. Naturalny. Nigdy czegoś takiego nie jadłam. Naprawdę, fantastyczne jest. Very nice. Very nice indeed. Nice and light. Full of flavor. Od dzisiaj serwujemy kaczkę, do tego ryby. Naprawdę smaczne, nie jestem fanką placków ziemniaczanych, ale te rozpływają się w ustach. Fajnie, fajnie to wszystko się komponuje. Dobra moi drodzy, skoro gości mamy już zaproszonych, zobaczmy jak zmienił się wystrój naszej restauracji. Dawna barka zmieniła się restauracją, ale dopiero kaczka na wodzie w pełni zasługuje na to miano. Czerwony dawniej bar nie będzie już tak agresywny. Teraz jego oprawa ma charakter związany z nowym menu. Zamiast siedzisk i stołów zbitych z palet pojawiły się może i zwykłe, ale po prostu bardziej eleganckie meble. Z okien znikły rolety, a kolorystyka firan i zasłon nawiązuje do wody i nieba. No i tak jak mówiłem, tutaj co by nie zrobili, to po prostu jest lepiej. Ale naprawdę bardzo fajnie, przytulnie im to wyszło. Podejrzewam, że nie mieli jakiegoś dużego budżetu na to, ale efekt jest fajny. Jedyne co, no to w przyszłości ja bym się pozbył tej sztucznej trawy, bo wygląda to tak... No strach. No ale w końcu wygląda to jako tako jak restauracja. Pierwszy test, nowe wnętrze, przejdzie już za chwilę. Bardzo fajne. Całkiem inne pomieszczenie. Mhm. Na przystawkę goście próbują placków z wędzoną rybą. Kolejna zupę ze świeżo upieczonym karpiem. O matko, nie znoszę karpia. I to nieważne, czy świąteczny, czy sraki, czy jaki, po prostu to jest najgorsza ryba dla mnie, umówmy się. A ze świętami to ja w ogóle tego nie rozumiem. Jest tyle dobrych ryb na świecie, a Polacy wybierają karpia. I to jeszcze gdyby on był, wiecie, jakiś tani, a on jest teraz nieraz droższy niż łosoś. I koper, proszę. Proszę. Dziękuję. Są tu płocie, karasie, leszcze, specjalna hodowla ekologiczna, ale aromatyczna. Zupa przepyszna, zupełnie nieoczekiwany smak, ponieważ była bardzo lekka, delikatna. W fajny sposób podana z tym karpiem. Podoba mi się w ogóle, w jakich to jest w tych miskach, talerzach podawane, bo one są takie śmieszne, nieregularne, powykrzywiane i tak ciekawie to wygląda. Jabłko, co? Pire z orzechami będzie dodatkiem do kaczych udek, obficie polewanych sosem i w towarzystwie magicznych, według przepisu Magdy Gessler, buraczków.
Daniem głównym była kaczka i to była naprawdę rewelacja. Była idealnie wypieczona, skórka chrupiąca, a mięso się rozpływało. No o tą kaczkę to ja się najbardziej boję po powrocie pani Magdy, bo tutaj będzie trzeba się naprawdę postarać, zainteresować się, zdobyć jakąś wiedzę, żeby to nie spierniczyć potem. Kaczka to nie jest prosta rzecz, moi drodzy. Ale ogólnie mam wrażenie, że patrząc na to, z czym oni zaczynali, te fast foody i tak dalej, to pani Magda zawiesiła im naprawdę wysoko tą poprzeczkę. Ja zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Reszta zależy tylko od nich. Byłem prawie że pewny, że to się nie odbędzie, jednak dzięki wspaniałej pracy części mojej załogi udało się, że wszystko wyszło znakomicie. Jest to mega wyzwanie, żeby zapewnić taką jakość, no ale po to też robimy, żeby się zmienić. W takim razie zobaczmy, jak wyglądał powrót pani Magdy i czy cokolwiek się zmieniło tam. Czy w końcu oni coś wiedzą? Czy też może nie i czy wyszła z tego jedna wielka dupa? Ale czy zaprzyjaźnione panie nie uciekły aby z kuchni? Na szczęście wygląda na to, że nie. Patryk i Paweł dostali wszystkie narzędzia, aby tą barkę wyprowadzić z bielizny na szerokie wody. Zobaczymy, jak daleko popłynęli. Czy też zostali w tym samym miejscu? No mnie, szczerze mówiąc, to najbardziej ciekawi w sumie ta kaczka. W sumie to mogę zliczyć na palcach jednej ręki, ile razy zjadłem taką naprawdę dobrze przyrządzoną kaczkę. Naprawdę jest mało osób, które potrafią ją zrobić. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Chłopaki, zresztą wszyscy, bardzo dużo pracy w to wsadziliśmy, nie tylko pieniędzy, ale też serca, też chcieliśmy, żeby faktycznie zrobić z tego dobrą knajpę. Jestem w sumie w szoku, że ta pani została, bo mówiła, że będzie tam dosłownie na chwilę. Chyba, że po prostu chodziło jej o taką dłuższą chwilę. No ale chociaż fajnie, że jest na powrót pani Magdy. Dobrze, te placki ziemniaczane, jeden konkretnie, zupę rybną, no i łódko kacze. Dobrze. I chciałam filiżankę rosołu z kaczki. Dobrze. Nie wiem, czy dobrze kojarzę, ale chyba wcześniej tego rosołu nie mieli, także to jest jakaś nowość od nich wprowadzona. A rosół z kaczki jest po prostu przepyszny. W sumie teraz w niedzielę jadłem. Proszę bardzo, filiżanka rosołu z kaczki. Czy nie będzie zbyt wodnisty, czyli karygodnie oszczędny? Nie no, powiem wam, że jak na to, że na początek dali rosół i jest dobry, to dobrze się zapowiada, naprawdę. Akurat do krytykowania rosołu to pani Magda jest dosłownie pierwsza. Zupka rybna. Proszę, smacznego. Za mało zacierek, czy też klusek, ale smak idealny. Mogą być ładnie podane, z bukietem kopru. Nie no, estetyka, rzecz gustu, to zawsze można zresztą dopracować, ale najważniejsze, że smak jest dobry. Także póki co, ta restauracja to jest naprawdę ogromne zaskoczenie po tym, co tutaj zastaliśmy. No bo w sumie oni dosłownie ze swoją wiedzą startowali od zera. Kolejna placek z wędzonym pstrągiem. Proszę bardzo. Zachwiana proporcja między plackiem a ilością ryby. Bardzo dobry placek, trochę za niska temperatura smażenia. Wiadomo, że tak czy siak pani Magda zawsze coś znajdzie, no bo w sumie zawsze można coś poprawić, żeby było lepiej. Ale były już trzy dania i każde jest smaczne, dobre. Ja mam swoją teorię na ten temat. Po prostu ktoś inny przejął restaurację i cała załoga się zmieniła. No bo to jest niemożliwe, żeby oni ugotowali coś takiego. Tempo jak w barze. To były genialne buraczki i pani nie do końca zapamiętały przepis, czy panowie, nie wiem kto gotuje dzisiaj. Są smaczne, ale są normalne, a tu była magia. Jabłko przepieczone, ale smaczne, a kaczka? No właśnie, co z kaczką? Gospodarze na werdykt czekają z niepokojem. Poproszę właścicieli i osoby odpowiadające za kuchnię. Nawet jak jedno danie będzie średnio zjadliwe, no to cała reszta jest dobra. Także uważam to za ogromny sukces. No i mam do was pytanie. Co się u was dzieje? Dużo zmian. W końcu myślę, że dograliśmy się. Każdy wie, co ma robić. Tutaj z Asią nam się bardzo dobrze pracuje. My tak naprawdę zostajemy wieczorami, przygotowujemy to, co oczywiście da się przygotować. A dzieje się bardzo dużo. Bardzo dużo gości nas odwiedza. Kiedy to tak naprawdę z ulicy to się nie da wejść. Ale w ogóle widać ten sukces po ich twarzach, bo są tacy uśmiechnięci, pełni życia. A wcześniej no to tak różnie z tym bywało. No i skoro jest taki natłok klientów, że nie da się tak normalnie wejść, tylko trzeba rezerwować, no to o czym świadczy? Ewidentnie po prostu się wzięli za siebie, przypilnowali tych dań i wyszło super. Wiecie, co mi się najbardziej podoba?
wasza bardzo krótka karta. To jest bardzo inteligentna forma zaczynania od nowa, ponieważ wiadomo, że te kilka dań będzie dopieszczonych, produkty będą świeże, nie mrożone. Rosół z kaczki jest po prostu błędny. Rozgrzewa, nie jest tłusty, ma bardzo dużo fajnego aromatu. Kaczka jest kaczką. Jest kaczkowy. Placek super, ale do dopracowania estetyka bardzo niefajna. Zupa rybna, bardzo dobra. No tak szczerze, jak teraz oglądam tą końcówkę, to całkiem inna restauracja. Jakby to, co było, nigdy się nie wydarzyło. No a jak wspominałem, tak średnio wierzyłem raczej w sukces tej restauracji. Tutaj się po prostu zadziały jakieś czary-mary. Wiemy, że na początku napsociliśmy i to strasznie i chcieliśmy w zasadzie to podziękować za ten wstrząs po prostu. Przestań mi tutaj nie chcę słodzić, bo tego się nie robi, pani Magdzie. To nie, to ja inaczej powiem, że tak naprawdę w 3 dni to powstała restauracja. I to jest właśnie cud. Tak, to był cud. Naprawdę. Tym bardziej, że bardzo cię nie lubiłam. Jak to mówią, co było i nie jest, nie wpisuje się w rejestr. Także cieszmy się tym, co jest teraz i że rewolucja się fajnie udała. Na tej Barce dzieją się cuda. Zrobiło się ciepło i smacznie. A jeżeli chodzi o stan restauracji na dzień dzisiejszy, no to niestety jest ona zamknięta. Nie wiem, czy na stałe, bo jest informacja, że tymczasowo. No i z tego, co piszą w internecie, można wyczytać, że 21 lutego 2023 roku właściciel poinformował, że restauracja została zalana. Jakaś rura pękła i tam się wlało 66 metrów sześciennych wody. Także czy trwają tam jakieś prace remontowe, tego w sumie nie wiem. Jeżeli ktoś posiada jakieś informacje, to śmiało możecie pisać w komentarzach. No i moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie też koniecznie znać, jak podobał wam się dzisiejszy odcinek. A póki co, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych, pa pa!